Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo. Dzisiaj mówimy sobie ciekawy temat odnośnie giełdy CoinEx Automated Market Maker, czyli zarabianie na pulach płynności. Aczkolwiek zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz pod tym odcinkiem oraz dać follow na X. No i moi drodzy, nie zapomnijcie też o obecnie trwającym konkursie, który trwa do końca sierpnia 2024, czyli jeszcze jest 9 dni, gdzie dla trzech osób będę miał po 50 dolarów, giveawaya, co i zrobicie sobie z tym, co chcecie, czy kupicie, wypłacicie, to już Wasza jakby inicjatywa oraz jest 100 dolarów cashbacku na giełdzie, tutaj też CoinEx, także zapraszam do udziału w konkursie. Także krótkie intro i lecimy do dzisiejszego materiału. Także moi drodzy, jeśli chodzi o Automated Market Maker, jest to nic innego jak pole płynności znane nam dobrze z rynku. Tutaj DeFi omawialiśmy wielokrotnie na rynku DeFi, szczególnie kiedy kiedyś był trend właśnie na te pole płynności i cały czas zajmowaliśmy się tylko pulami płynności. Ja osobiście mam jeszcze jakieś pole płynności, chociażby na StartNet i na kilku innych DeFi. Tutaj mamy pulę płynności właśnie na giełdzie Coinex i możemy zarabiać. Dodatkowo giełda dzieli się z nami tutaj swoimi prowizjami, w postaci Tutaj profitów dla nas, więc jeśli chodzi o pole płynności, to co powinniśmy moi drodzy wiedzieć, przede wszystkim to, że wynagrodzenie jest oczywiście bardzo ciekawe i jak zawsze, jeśli chodzi o wynagrodzenia, jest adekwatne do ryzyka. Więc jeśli chodzi o ryzyko. To moi drodzy, już Wam mówię, jest coś takiego jak impermanent lose. Jeśli chodzi o nietrwałą stratę, bo tak można tłumaczyć na język polski, tłumaczyliśmy to wiele razy na moim kanale, ale dla świeżych widzów, jest to coś takiego, że dajecie w pulę płynności na przykład jakąś kryptowalutę, niech będzie WDOK do USDT. I w momencie, kiedy WDOK idzie do góry, USDT stoi jakby w miejscu, tak? WDOK idzie do góry, no to ta pula płynności nam się powiększa. Oczywiście nie tak jakbyśmy mieli samego WUDOGa, bo to jest na przykład tak, że wsadzacie 500 dolarów w równowartości WDOG i 500 dolarów w równowartości USDT tak do puli. No i pula ma na 1000 dolarów. No i jeśli WDOG pójdzie razy 2, to nie oznacza, że wasza pula płynności będzie miała 2000 dolarów wartości. No właśnie nie. Może mniej więcej to można określić, tak, że będzie miała Półtora tysiąca, tak? Bo się to zawsze dzisiaj tam dzieli na pół. Ale nigdy to nie jest tak, że jak dana kryptowaluta z poli płynności idzie do góry, to wasza wartość wzrasta. Do tokena, który jest w tej puli płynności. No niestety tak nie jest, ale wzrasta. Co też jest fajne. Gorzej, jak spada, no to oczywiście nasza wartość puli płynności też spada. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że to, ile wsadzacie w pulę płynności, to nie jest stała, jest to ruchoma. Aczkolwiek są takie pule płynności, które są stałe, i o tym też Wam dzisiaj. Powiem, więc oczywiście nie zapomnijcie na samym początku zarejestrować się z reflinku na tej giełdzie, które znajdziecie w opisie tego wideo, a na następnie przechodzimy do zakładki Finance i mamy tutaj właśnie zakładkę AMM. I tutaj zjeżdżamy sobie na dół, klikamy sobie View More i ja dzisiaj sobie dam właśnie razem z wami coś na pulę płynności AMM. Ja już wybrałem sobie dwie pary, zaraz wam pokażę. Posegregujemy sobie tutaj według 7, 7 Day Dividend, tak. Zobaczcie, mamy tutaj, że najwięcej dywidend wpadło z kas, no ale ja kas nie będę brał. Także, moi drodzy, ja osobiście chciałem wsadzić tutaj właśnie w Trump USDT, ale jednak tego nie zrobię, ponieważ minimum jest 200 dolarów, a nie chcę wsadzać jakieś memy. Oczywiście to może być mega opłacalne. Pamiętajcie, że ryzykowne tematy zazwyczaj najbardziej płacą, ale są też ryzykowne, więc trzeba wiedzieć, kiedy uciec, bo też najwięcej później dają stracić, niestety. Ja sobie wsadzę w CET i USDT. Więc ja tak na początku sprzedam Trumpa, którego kupowałem wcześniej na próbę do tego, żeby wsadzić tutaj mniej więcej 50 dolarów, ale no niestety nie wsadzimy tak małej tutaj kwoty, więc ja sobie tutaj sprzedam tego trampa. ok, I zaraz zobaczymy, jakie będzie minimum do set USDT. Tylko jeszcze tak, dobra, total Liquidity, sobie posegregujemy, jest set USDT. Klikamy sobie, add, zobaczmy. 200 dolarów jest minimum, tak? No to ok, dobra. To lecimy do CUSDT. Kupujemy sobie set za co najmniej, powiedzmy, te 105 dolarów, żeby tutaj było powyżej 200, żebyśmy nie musieli dokupować drugi raz. Cofamy się i dodajemy sobie tutaj USDT. Zobaczcie, że na CDUSDT mamy tutaj 5,43% w skali to jest jednodniowej, tak? Jednodniowa API. A 7-dniowa api jest 5,02%. Więc ja sobie to tutaj dodaję i zaraz Wam powiem dlaczego. Dobra, dodajemy sobie C. Klikamy Add. Balans jest dodany. I moi drodzy, teraz przejdźmy do ceny i wykresu ceny tutaj Coinex, czyli C. Zobaczcie, to jest 24-godzinny zakres tej ceny. Nie ma dużych wahań. Zobaczcie, 7-dniowy zakres ceny też nie ma dużych wahań. Tutaj jest doek 0,066. Górka 0,069. Są bardzo małe wahania. Zobaczmy wykres miesięczny. Jest taki jeden dołek, gdzie to było 0,59, tak? i najwięcej było 0,07, więc to są mega małe wahania, jeśli chodzi o ten właśnie token. Więc myślę, że ta pozycja może być tutaj ciekawa, jeśli chodzi o AMM, a myślę też nad pozycją ABC do USDT dać też na innej zakładce tutaj, do strategic właśnie e, trading, ale to mówię na innym wideo, ponieważ właśnie w perspektywie czasu mieliśmy taki większy skok, ale to wcześniej, bo on był właśnie zaraz wam tutaj oddalę, Mieliśmy taki skok na przełomie maja i tutaj czerwca, tak, gdzie on tutaj też właśnie szedł bardzo równo, bo w zakresie 0,03, 0,04, znaczy a teraz chodzi w zakresie 0,06, 0,07. Ale fajna jest ta regularność na tym tokenie, co mi się podoba. I zamierzam to tutaj wykorzystać. No, zobaczymy, czy się uda, czy się uda na tym zrobić, czy stracić, czy będziemy tutaj dokładać, czy będziemy odejmować. Ale myślę, że będzie tutaj ciekawie po tygodniu, mniej więcej, próby na tym. Zobaczę, czy tutaj dołożyć i zobaczę, czy też odpalić. Właśnie strategic trading, o którym będę też wspominał i będę chciał przetestować właśnie w parze do set. No, zobaczymy. No, mega perspektywiczny token, jeśli chodzi o trading i taki po prostu gridding na, na małych tutaj skalach. I w międzyczasie, moi drodzy, też szukam informacji właśnie o tokenie C. Dzisiaj zebrałem sobie mnóstwo materiałów, mnóstwo linków i kilka jeszcze filmów, wideo na temat właśnie tego tokenu. Zobaczymy, jakie będą mieć też plany, bo perspektywicznie myślę, że potencjalnie w niedalekiej przyszłości, jeśli to wszystko przejrzę, jeśli mi się to spodoba, to pewnie też zakupię token C. Oczywiście pamiętajcie, róbcie własny research. Ja te wszystkie Materiały, które zebrałem, które zbiorę na temat tokenu Z Wam wstawię w opisie wideo, który będę robił na temat tokena Z, jeśli oczywiście będę robił na ten e, temat. A tymczasem, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i próbujemy tych nowych rzeczy na tej giełdzie, zobaczymy, czy da nam to zarobić, czy też da nam to tutaj po kościach i stracimy jakieś grosze. Na chwilę obecną jesteśmy w fazie testów. Tak jak mówię, testujemy na drobnych. Później, jeśli się to powiedzie, no to będziemy też testować jakieś tutaj memcoiny. No najbardziej to mi się podoba ten Trump USD, ale zobaczymy, jak to działa najpierw na CUSD, a później będziemy ryzykować bardziej. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Moi drodzy, jeszcze taka szybka dogrywka po zakończonym odcinku. miałem wam powiedzieć, które pary są w miarę bezpieczne i w których się te liquidity po prostu nie zmienia za dużo. No to jest to USDC i USDT. Są to wszystkie stable do stable. i Mamy też DAI do USDT, tak. Tutaj mamy przykład 2.42% jednodniowe, 7-dniowe 3.56, USDC do USDT 1% jednodniowe, 1.5% 7 -dniowe. Więc są to z stablecoiny do stablecoinów, ponieważ z reguły jeśli gdzieś tam się ta cena nie rozjedzie, tak jak kiedyś mieliśmy przykład na, na stablecoinu od Luny, tak to wszystko będzie w miarę bezpieczne. Pamiętajcie, ryzyko jest zawsze, że gdzieś tam ten pek się nam rozjedzie, ta cena na jakimś stablecoinu, ponieważ stablecoin jakiś, nie wiem, zostanie... Z kamem oszuka nas wszystkich, i tak dalej. Wszystko jest możliwe, więc trzeba o tym pamiętać. Aczkolwiek, no, jest to wątpliwa sprawa w chwili obecnej, jeśli chodzi o te stablecoiny. Więc no, USDC i USDT, i da USDT mamy tutaj chociażby nawet te dwie pary już z brzegu, które są w miarę bez gdzieś tam większych wahań, ponieważ są to stablecoiny do stablecoinów. Także moi drodzy, teraz to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!